Arkadiusz Gałka, szef sprzedaży znanej niemieckiej firmy DAEM na Polskę. Witam serdecznie na pokazach nowości sprzętu firmy na 2015 rok. Arku, co może zainteresować naszych widzów, internautów, czytelników? Takie hity, największe. Zaczynając od drobnych rzeczy, typu przynęty w nowych wielkościach, w nowych kolorach, poprzez kołowrotki, wędki, myślę bardziej w tym roku już dopasowane do potrzeb polskiego rynku. Bardzo ciekawe błyski obrotowe FZ w nowych kolorach, gumy. Obejrzyjmy je. Przejdźmy może tutaj i zobaczmy. Na które biorą ryby? Pokaż mi taką błyskę. Tak, to musi być na pewno to. Och, uwielbiam ten kolor, czarno-żółty. To będzie hit na przyszły sezon. Zdecydowanie tak. Mamy inne błyski, słynna marka FZ. Kołowrotek. Tak, to myślę, na jakie ryby? To jest hit dla karpiarzy. Po sukcesie SLS-a z Quick Dragiem w 2014 roku firma postanowiła wypuścić, bazując na tym kołowrotku na sprawdzonej konstrukcji, SLS z wolnym biegiem. No i ten kołowrotek, myślę, będzie się w przyszłym sezonie cieszył wielką popularnością wśród łowców karp. Nowsza konstrukcja spinningowa, kołowrotek Winner, mega lekki, z magnezowym korpusem, bardzo, bardzo gładka, płynna praca, czuły hamulec. No, myślę, że to też powinna być rzecz, która zainteresuje spinningistów w przyszłym sezonie. Co to jest za marka MedCat? MedCat to jest pod brand w firmie DAEM, dział typowo sumowy. To nie jest wiele produktów, natomiast te produkty mają być mega profesjonalne. Skupiamy się na łowieniu bardzo dużych ryb, dlatego ważna jakość. Te produkty są testowane, sprawdzane dziesiątki razy i zawsze wędkarze mogą być 100%. Czyli sumiarze powinni zwrócić uwagę na wyroby oznaczone tą marką. Charakterystycznym logiem MedCat. No, tu widzimy ripery duże, sumowe. Mega cykady. W zielonych opakowaniach, o, cykady też na sumy. Nowa plecionka, ośmiosplotowa. A to jest jakiś zestaw na sumy. Widzę główka dźwigowa z kotwicą do uzbrajania gum czy martwych rybek? To jest raczej martwych rybek, to jest coś na zasadzie fajerbola. Czyli metoda taka, nazwijmy to stacjonarna, no bo u nas spinningować martwą rybką nie wolno, ale w sposób stacjonarny, z draganiem przynęty na pewno vertical, się da. Raczej, czyli raczej wertykalny. Co to za Baba Jaga? Myślę, że czytelnicy wędkarskiego świata już znają ten wynalazek, ale wyjaśnij nam. To jest magiczny clunk teaser, przynęta, którą pomógł nam stworzyć Jakub Wagner, nasz nowy tester, który będzie pomagał nam tworzyć markę MedCat. To jest ten znany, no, kiedyś karpiarz, potem sumiarz, teraz znany wędkarz na całym świecie, czeski, prawda, Czech. Gwiazda wędkarstwa z Czech, członek teamu MedCat. Natomiast co to clunk teasera, przynęta, która w tym roku na targach Heftex wygrała w kategorii na przynętę metalową, zobaczyła pierwszą nagrodę. Ale do czego to służy? To służy do łowienia sumów. I co tam jest haczyk w środku? Tak, tu jest kotwiczka, może ja pokażę w ten sposób. No koniecznie. O. Tak, jest kotwiczka, którą uzbrajamy, o, na przykład wielka i mocna. Teraz zabezpieczona mocna tutaj, żeby nic się nie złowił. Przynęta ma koraliki, tak się nią pracuje. Tak, którymi się pracuje mniej więcej w ten sposób. I to wabi sumy.
A tu są wędki sumowe. Mad Cat. Tak, wędki Mad Cat. Też w kolorze zielonym. Green, firmowana przez Jakuba Wagnera. Wędki od samego początku opracowane przez Jakuba i przez niego testowane, sygnowane jego nazwiskiem. Wędki, których on używa, łowiąc największe sumy. Czyli są nie do złamania. Dokładnie. Na przykład tutaj wędka, która jest stworzona specjalnie do połowów metodą na clonk teaser. Przy użyciu kwoka i właśnie przynęty clonk teaser. Tutaj mamy serię najnowszych spinningów Dama, które nazywają się FZ X-Beat. Bardzo lekkie, szybkie, pięknie wykończone,